jest szalenie, bym powiedział, atrakcyjny. Ale skąd to się wzięło? Mianowicie ta gwara jako fenomen cieszyńskości. Powiem tak, jeżeli my w świecie chcemy pokazać, kim jesteśmy, swoją indywidualność, swoją specyfikę, to my przede wszystkim wyciągamy gwarę i to wszystko, co na tej gwarze jest wybudowane, trzeba szukać. Śląska ziemia. Ziemia skibiata i łorna. Ziemia łez i uśmiechu. Zielono ziemia i czorno z nieba modrego strzechu. Gdo cię woło imieniem i serce twoje chroni? Czyim, żeś jest sumieniem i gdo cię dycki bronił? Ziemio kuminów i kwiotek, ziemio spoczynku, trudu, prozo ziemio i zwrotek i twardych zmagań ludu. Powierz nam swoje sprawy, a my cię nie zawiedymy. Tobie z uśmiechem zawym łogień z wodą zgodzymy. Pora skrzydeł motylich. Pod niebem wysokim, na polu szerokim, kaj brzoza wyrosła wolno, pod nią se skromniutko zakwitła cichutko cierniowo różyczka polno. Szli młodzi we dwoje i snuli sny swoje. Po róże wyciągli ręce. Jak kwiatko zerwali, hned się podziwali do swoich oczy goręcej. I wielki bez mali przysięgi szeptali, za świadka brali krąg nieba, że im już prócz siebie, czy w życiu, czy w niebie, nic więcej nie będzie trzeba. A mocny czarodziej, cokolwiek ich chodził, bał się, że zdradzą te chwile. I co by zaś dali, wierni se zostali, zmienił ich w skrzydła motyli. Wnioskować, jaki jest ten świat poezji Anieli Kurcowej. To znaczy, generalny problem jest taki, że najważniejszym epicentrum tego świata jest dom rodzinny, czyli tam, gdzie się człowiek urodzi. Zresztą dom rodzinny i w ogóle ojcowski dom to istny raj, śpiewamy na Śląsku Cieszyńskim. Czyli ojcowski dom jest kojarzony z czymś, co w antyce było miejscem w Grecji na Peloponezie, a co, proszę Państwa, było nazywane Arkadium. Arkadia to było miejsce szczęśliwości greckiej, która ta Arkadia była opiewana, proszę Państwa, przez poetów starogreckich. I to jest, proszę Państwa, naturalne. Mianowicie człowiek musi mieć pewien punkt oparcia w tym życiu, a to jest zazwyczaj to miejsce, gdzie człowiek przyszedł na świat. I w tym miejscu, w którym przyszedł na świat, są jego korzenie, też byśmy powiedzieli korzenie anteuszowe, sięgając do mitologii. Mianowicie człowiek, który jest zakodowany w swojej ziemi, jest niesamowicie silny, ponieważ ma korzenie. I na tym polega właśnie ten fenomen i tego Hadyny, który, proszę Państwa, zawsze mówił, gdyby nie było Karpetny, gdyby nie było tych pasterzy, gdyby nie było mojego ojca Jerzego, który z tymi pasterzami śpiewał, grał, to by nie było Śląska. Ten Śląsk się urodził na Karpętnej. I Hadyna zawsze mówi tak, jak ja przemykałem oczy, widziałem to ognisko z tymi pasterzami i marzyłem, co by to było, gdyby tak ustawić 100 ludzi i kazać im zaśpiewać Helo. To by się niosło, proszę Państwa, w świat. I te marzenia tej, proszę Państwa, ojcowizny spowodowały, że
przyszedł na świat Śląsk, proszę Państwa, Śląsk, który rozsławił, tak jak żaden inny zespół, naszą tradycję. Skrzydły z pochodnymi, to znaczy utworzonymi od skrzydły. Skrzydły, skrzydnisty, skrzydniaty, postrzybrzony i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, skrzydłe okruszenie. Skrzydłem ciecze nitką podłuże. Skrzydziła się liściem wierzba za suchego lata. Skrzydzą się kucianki, olza niesie skrzydłe piany. Ja się pytam, Pani Anielko, jak to, że tata skrzydły? To dla mnie jest coś, skrzydły ma specyficzny dźwięk, proszę, walory dźwiękowe. I ona właściwie posługuje się właśnie tymi skrzydłymi derywatami, dlatego że ona widzi ten świat, proszę Państwa, zakodowany właśnie w tych dźwiękach zawierających się w tym skrzydle.